Najsmutniejszym zadaniem dla recenzenta jest wziąć się za film autora, którego kochałeś w dzieciństwie, którego oglądałeś od małego, uczyłeś się na pamięć jego żartów i jego rutyny na stand a teraz obserwujesz, jak odcina od swojej kariery i robi bardzo leniwe, bardzo smutne filmy. I tak jest z Eddie Murphy. Eddie Murphy, który. Był jedną z największych gwiazd końca lat 80., właściwie całych lat 80., a z latami 90. po prostu była równia, pochyła, i powiedzieć, że sprzedał się czy coś, to jest w ogóle bzdura. On po prostu wyprzczykał się z żartów. Był idealnym komikiem dla lat 80., ale oglądanie teraz jego rutyny nagle okazuje się, że 3 czwarte z tych żartów jest takie, wywołuje więcej cringu niż wybuchu śmiechu. Zatem gdy dowiedziałem się, że. Eddie robi drugą część, Książę w Nowym Jorku. Wraca ta sama obsada, chce wziąć prawie każdego aktora, który jeszcze żyje. Wracają też sami scenarzyści. Niektórzy, którzy nie pracowali w zawodzie od 15 albo 20 lat. Nie wraca John Landis, czyli reżyser, który bardzo, bardzo wpłynął na kształt tego filmu i właściwie odpowiada za jego sukces. To się załamałem. Załamałem się, ponieważ spodziewałem się, że będzie tragicznie. Obejrzałem i jest tragicznie. Niestety jest bardzo źle. Pierwsza część Księcia w Nowym Jorku była nie tylko wielkim sukcesem finansowym, ale nawet artystycznym. Były nominacje do Oscarów za, a, za kostiumy, były nominacje do NAACP Awards, Image Awards. No, nawet odklaskiwano aktorstwo Diego Murphy'ego, który dostał nominację do NAACP Award. więc był to hit który na długo został w naszej pamięci. Ale ten hit nie zestarzał się najlepiej. On wciąż działał na pewnych takich chwytach i stereotypach, które wtedy były nośne, wtedy przynosiły hajs. Na zasadzie Afryka, dzikusy, sukieneczki, e, seks. E, jednocześnie oni są bardzo zacofani, mają zwierzątka, zwierzątka to są nasze zabawy. Wiecie, rzeczy, które dzisiaj już aż tak nie bawią. Ogląda się i tak mm, dużo bardziej bawi ta część naszego księcia w Nowym Jorku. Nie w Zamundzie. Zatem... Mamy sequel. Sequel, który dzieje się bezpośrednio 30 lat później, który udaje, że przez 30 lat Eddie Murphy wrócił do Zamundy, wciąż był księciem, dbało o wszystko, bo jego ojciec, król grany przez Jamesa Earla Jonesa, wciąż tam był, więc on sobie miał zmienić dużo rzeczy. Na dużo rzeczy nie zmienił. Wprowadził McDonalda do Zamundy, i to jest w ogóle jeden z pierwszych żartów w całym filmie, że widzimy tego McDonald'a, oczywiście się troszeczkę inaczej nazywa, i że jest, uwaga, uwaga, nowy, bardziej ekologiczny. Ekologiczny burger, który jest robiony z trawy, i nasz książę bierze gryza i jest zawiedziony, a jego córka go lubi. Wiecie, ponieważ młodzież, weganizm i tak dalej, to jest takie śmieszne. Zatem, zróbmy żart z tego, i pierwszy żart słowny jest taki, że a ten burger jest dlatego, żeby reduce the carbon footprint, czyli żeby mniej emitować CO2. Um. Where's the joke? Rozumiecie, czasem po 70-letni scenarzyści, którzy myślą sobie: "Ha, co by tutaj bawiło ludzi?" i wyraźnie wyrzucają tak jak wiecie, macie tego dziadka albo wujka, który siedzi przed telewizorem, ogląda wiadomości i ma także ogląda wiadomości i robi tak. Wiecie, takie, e, troszeczkę z takim pogardą dla pewnych wiadomości albo pewnych rzeczy. Jak już wam powie, wiesz, no, no, no nie wiem, no... E, da, to już nikt nie jeździ gizlem. E, po, diesel, diesel, najlepszy! Po, po, co to za hybrydy? Po, po. I na tym polega cały żart. Zatem wyraźnie scenarzyści, reżyser i e, Eddie Murphy na, na czele, to wszyscy są tak, takie dziady, które uważają, że to będzie bardzo zabawne. A potem musimy zakończyć tą piękną sekwencję kolejnym żartem Pepsi. Oficjalny napój za mundy. Wiem, Pepsi pewnie zapłaciło hajs, ale wciąż. Jednakowoż musimy przecież zakręcić tę fabułę, jakoś żeby zrobić tutaj młodego. Syna Ediego Murphy'ego, a Eddie Murphy, uwaga, nie ma synu w tym filmie, ma trójkę córek, które są wykształcone, inteligentne, dobre w zabawach, w walce, walczą o to, żeby była za Munda lepsza, jedna już ma około 18 lat, zresztą grana przez Kiki Layen i to jest jedyna postać w tym całym filmie, gdzie ja, gdzie po pierwsze ona pięknie gra, jest przepiękną kobietą, ma cudowny talent i płakałem widząc jak się marnuje w tym filmie, ale to troszeczkę jest też... Uwaga, to jest jedna rzecz, która dotyczy młodych, czarnych aktorek, że nikt ich nie weźmie do małych kobietek i tak dalej. Mimo tego, że ktokolwiek mi powie, że Sasha Ronan czy którakolwiek inna ma więcej talentu niż Kiki Lion, no to pff, jesteś idiotą. Ale ona po prostu nie dostaje takich ról, więc musi brać tego typu rzeczy. Jestem przekonany, że gdy jej menedżer powiedział, słuchaj, no przydałoby się trochę hajsu, Eddie Murphy proponuje ci rolę, to ona tak, okej. Okay. Praca to praca, żadna praca nie hambi. Ale cóż to taka dygresja? W każdym razie musimy to zapętlić. Zatem dostajemy kolejny element o tym, że mimo tego, że tego nie było w pierwszej części, no to Arsenio Hall podczas podrywania w jednej scenie oczywiście, bo mamy powrót do tych scen, i w tym filmie w ogóle bardzo dużo jest scen z pierwszego filmu. Mamy cały flashback, mamy elementy, gdzie mamy wyraźnie cyfrowo odchudzonego Ediego Murphy'ego albo Arsenio Holla, i wstawieni są w e, sceny z oryginału. Okej, okay, to jest nawet ciekawe, jeśli chodzi o efekty specjalne, ale bardzo chcemy wracać i przypominać non-stop widzą. Ej, pamiętacie to, co było w 1988? To wciąż jest tak samo zabawne, ale okazuje się, że wtedy Arsenio e, poderwał dwie jakieś dziewczyny dla niego i dla Ediego Murphy'ego, i Edi. No został zgwałcony i z tego jest żart, nie oszukujmy się, ponieważ sytuacja jest taka, że Leslie Jones, dziewczyna, którą poderwał, bierze jakiegoś bucha, daje mu bucha, dmucha w niego, ten to prawdopodobnie jest jakaś, no cholera wie co to jest, ale on wprost mówi, że on tego nie pamięta, co się działo, że on nie pamięta tego, co się działo e, po tym, gdy e, upalił sobie to ziołko. Innymi słowy, on został zgwałcony przez kobietę i dzięki temu ma syna, syna, który non stop jest powtarzany, to jest Bastard Son, prawda, że to jest banker to jest kolejny żart słowny w tym filmie, że powtarzamy słowo Beenkart wielokrotnie, i jest to taka obelga, ale jednocześnie taka zabawna obelga. W jednej scenie wita się: To jest Kiki, to jest mój bastard San, to jest Stefania, to jest bastard San, to jest Andrzej, to jest bastard San. I my, widzowie, mamy się z tego śmiać. Why are we laughing? Jednak żart z gwałtu to to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że musimy też dostać troszeczkę takiego gross out humoru, ponieważ wchodzi tutaj Leslie Jones. Leslie Jones to jest aktorka z Saturday Night Live, znana z ogromnej energii, Naprawdę wielkachnej energii, tyle że ona tutaj tą energię wprowadza w 100%. Reżyser chyba nie bardzo jej powiedział, rób coś mniej lub więcej. I dostaje tego typu żarcik, że mam nadzieję, że lubisz zapas Pumpkin Spice, coś w tym rodzaju, ponieważ dostaniesz cały Pumpkin Slice. I ja już sam tekst powiedział, ok, to jest odniesienie, dostaniesz całą cipkę, jej cipka jest taka piękna. Uuu, haha, śmieje się, ale nie. To za mało, żeby dostać tekst w wymianie, w dialogu przed sceną seksu. Musimy dostać wizualny żart, gdzie Leslie Jones Rozkracza się, bierze coś w stylu wachlarza i zaczyna wachlować zapachem cipki w stronę Ediego. Tak. A my nawet nie jesteśmy na 20 minucie filmu. I już wiemy, no nie jest Bastard Son, no to możemy nakręcić fabułę, ale nie. Ten film ma 109 minut i trzeba te 109 minut jakoś wypełnić. Zatem zapraszamy aktorów i zapraszamy gwiazdy muzyczne, głównie z lat 80., żeby zrobiły piosenkę, drugą piosenkę, narratora, żeby James R. Jones troszeczkę mógł pograć. I James R. Jones, ja nie wiem, facet ledwo to żyje, ale wciąż ma energię i szanuje, super. Jeżeli chodzi o plusy, to, że dostał pieniądze od Ediego Murphy'ego, żeby zagrać w tym filmie, super. Brawo, ale gdy dostajemy wielgachną ceremonię, gdzie najpierw występuje N. potem występuje Salten pepa potem pojawia się Morgan Freeman, który czyta dialogi, wszyscy się cieszą, nie ma ani jednego dobrego żartu. Uwaga, jeden z żartów cytuję: Gdy umarł nasz król, była taka żałoba, że ludzie nie uprawiali seksu. Haha, ha, no, no śmieję się, ale oczywiście ta scena trwa z dobre 5-7 minut. Piosenki lecą i lecą, i Eddie uśmiecha się, i wszyscy się cieszą. I oczywiście James R. Jones umiera, umiera w ten sposób, mówi: Synu, umieram, i umiera. OK. I zakręcamy, możemy wylecieć do Ameryki, żeby poznać tego naszego synka. I dostajemy pierwszą scenę synka, który niestety ma być głównym bohaterem. Po pierwsze, aktor z charyzmą to on chyba nigdy się nie widział na oczy, ale dostajemy character development. Ponieważ powinniśmy w tej scenie zrozumieć trochę, w jakiej on jest sytuacji, dostać kilka żarcików, zrozumieć jego charakter, co później wróci na końcu e, filmu. Więc zostajemy w dialogu. Ja już chcę pracować normalnie. Mam 30 lat, moje, to są moje urodziny dzisiaj, e, i chcę być uczciwie pracującym czarnym człowiekiem. I on jest na rozmowie o pracę e, ze swoim wujkiem, który wychował go jak swojego syna, który. Wykorzystuje go, żeby ten był zwykłym konikiem i sprzedawał bilety przed Madison Square Garden non-stop. Eee, po drugie, nie pamięta, kiedy są jego urodziny. Poznajemy go jako ohydnego, beznadziejnego egoistę tego wujka. Uwaga, uwaga, bo wujek wróci jako jedna z najważniejszych postaci w filmie i jest grana przez Tracy'ego Morgana, także Saturday Night Live. Niestety, który nie przynosi choćby pół żartu w tym filmie. Ale film postanawia jeszcze być właśnie komentarzem społecznym, ponieważ najpierw synek Ediego będzie używał swojego białego głosu, by dostać pracę. Potem podczas rozmowy o pracę z Colinem Joustem kolejny aktor z Saturday Night Live, który ma być takim stereotypowym, białym, super wykształconym, super, który dostał to od mamy, to od taty i tak dalej. I on podczas tej rozmowy o pracę nie jest w stanie wytrzymać tego, że dosyć protekcjonalnie podchodzi do niego Colin Jones. Mimo tego, że go nie obraża, tylko właśnie mówi, na przykład mówi, no twoja mama to pewnie wychowała cię sama, no to co, pewnie narkotyki albo coś w tym rodzaju. Co zważywszy na to, że niedługo później Leslie Jones i jego mama mówi, wiecie, pamiętacie, że ja byłam dziwką. Nie brałam za to pieniędzy, ale wiecie, ja byłam dziwką. I w dodatku mówi jeszcze o tych narkotykach. Ja ona że nie pamięta połowy rzeczy. No to ma rację. to Colin Jones niestety ma rację oceniając jego matkę. I gdyby robić tutaj character development, że to po prostu była jakaś dziewczyna, nie było tego gwałtu, a faktycznie e, wychowany był przez samotną matkę, ale zakładamy, że ojciec zginął w walkach gangów i tak dalej, to ten żart można byłoby zrobić fajnie. Niestety trzeba byłoby pomyśleć o tym, że faktycznie piszemy film, a nie tylko postacie ze sketchów, które mają być śmieszne w cudzysłowie. I don't need no Wait a minute. Right, I'm Zatem po tej scenie, czyli facet, który ma 30 lat, chce wreszcie dostać porządną pracę. i Już ją prawie dostał, ponieważ ma poczucie winy o tego białego kolina Josta, który chce go zatrudnić. No nie dostaje tej pracy, ponieważ... O, 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 jak śmiesz mówić o mojej mamie, jak śmiesz zakładać, że było mi ciężko, bo oczywiście tak mówi... Ech, nieważne. Ale oczywiście nie ma pracy, czyli charakter naszego młodego Ediego żaden... Tracy Morgan, ohydny gnój, który go wykorzystuje. I wracają Eddie z Arsenio do Stanów Zjednoczonych, są w Queens i musimy dostać kolejne żarty. Ej, pamiętacie film z 88? Wchodzimy do tego samego barbershopu, czyli mamy tych samych aktorów, tych sam, po prostu Eddie się przebiera, Arsenio się przebiera i rzucamy żartami. I uwaga, znowu, ta banda scenarzystów, około 70 siedzi i myśli, z czego my się teraz śmiejemy. Śmiejemy się z genderu. <grystanie> Dobra, to wrzuć tekst. Wiesz co? Ja miałem kiedyś wnuczkę, a teraz ona jest wnukiem. <grystanie> Jezu, jaki żart. No popatrz, że, że wiesz, że zmienił. Zmieniła, zmieniła płeć, że już nie ma penis, wiesz? Teraz, o kurczę, ale to jest żart. Piszemy. Tu, 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 tu. Boom, naprawdę będą się ludzie śmiać. Zrobimy nawet pauzę po tym, jak on to powie, żebyśmy mieli czas, żeby ten żart wybrzmiał. Ta scena zatem jest po nic, tylko po to, żeby Eddie i Arsenio mogli się poprzebierać. Okej, okay. i żeby przypomnieć nam, ej, pamiętacie, w 88 był oryginał. Pamiętamy. Ale chodźmy już do tego spotkania, oczywiście w mieszkanku, gdzie impreza urodzinowa dla 30-letniego faceta jest żenująca, gdzie ta rodzina niespecjalnie wygląda na rodzinę. Nie mamy żadnej takiej sceny, choćby odrobiny, żebym ja sympatyzował z tą biedną rodziną z Queens i potem na przykład czuł się fajnie, że im wychodzi a czuł się źle, że na przykład ktoś ich gnoi w zamundzie. Tak jak było w pierwszej części. Tutaj John Landis robił kupę roboty, żeby rodzina, która ta pracowała w, w mag-pseudo-Donaldzie, żeby ona była fajna, żeby ta postać, w której się zakochał Eddie Murphy, była ciekawa, chociażby dwu- i pół a nie jedno. A tutaj nic. No i oczywiście wpadają, pokazują, a patrz, mamy złoto, mamy pieniądze, no to dobra, to zabieramy, lecimy do Zamundy. I oczywiście musimy dostać ten żart, właśnie. Pamiętacie, kiedy byłam dziwką? No ja naprawdę, ja byłam dziwką. I mama to mówi przy swoim synku, który musi to wytrzymać. Super, bardzo fajnie. No i oczywiście lecą tylko ze względu na to, że jest hajs. Innymi słowy, widzimy złote sztabki i tak dalej. I nasi główni bohaterowie, czyli mama i, i synek. Lecą do zamundy przez hajs. Nie dostaliśmy żadnej sceny do tej pory, żeby polubić te postaci. Poza tą, rasizm jest zły, ty tak mnie oceniasz, a przecież mój ojciec o mnie dbał. O wujek, wuj, który mnie wychował, nie wie kiedy mam urodziny. Serio? Żeby jednak było ciekawe, musimy zrobić jeszcze kilka elementów fabularnych i najlepiej wziąć je z Disneya. Otóż 20 lat temu dostaliśmy film Pamiętniki Księżniczki 2. Tak jest, Anne Hathaway. I tam fabułą było to, że ona została księżniczką w pierwszym filmie pewnego malutkiego kraju. I tam jednym z zasad było, że nie może objąć tronu, dopóki nie wyjdzie za mąż, czyli nie będzie mężczyzny. Czyli jednym z najważniejszych punktów tego filmu było to, że można zmienić prawa i kobieta też może rządzić. O, progresywne! No i oczywiście tutaj dowiadujemy się, że, że to, że Eddie Murphy jako król ma trójkę córek, mądrych, pięknych kobiet, to źle to o, śmiejemy się z tego, prawda? Pojawia się król neighbor stanu, czy jakoś tak sąsiednio stanu, który grany przez Wesleya Snipes'a. jedyną postać, która moim zdaniem tu się bawi, on po prostu jest tutaj, dani mu pewnie, ej, wypij sobie, okej, okay. i się bawi. Po prostu bawi się byciem totalnym idiotą pasuje czasem, ale on oczywiście wyśmiewa go, haha, pewnie masz złą spermę, i w ogóle, wiecie, śmiejemy się, bo to komedia, ale musimy tę ten fabułę powtórzyć, ponieważ jeżeli nie dojdzie do małżeństwa pomiędzy córką albo synem naszego Wesleya Snipes'a, a, a kim z rodziny Ediego Murphy'ego, to będzie wojna, o Jezu, jak wszyscy będziemy płakać, więc powrót tego młodego syna. Ediego jest także połączony z polityką, ponieważ jak on zostanie już uznany za księcia, to będzie musi hajtnąć z córeczką Westleya i wszystko będzie uratowane, a w tym czasie nasze córki będą smutne. I właśnie Kiki Layen jest smutna, że w ten sposób jest potraktowana i musimy zostać tak, oj, oj, mamy tutaj lekcję, że my, królowie, stare dziady, czego się nauczymy. Mhm. Zatem dostajemy bandę żartów, które wciąż. Wszystkie to są takie kopie z 88 i powtórka typu trzy kobiety chcą mnie umyć nago, mamo co mam zrobić? Idźcie, idź, a ja w tym czasie poproszę pana, żeby mi umył cipkę. Hura, po prostu radość takie żarty, że Jezus Maria i dostajemy, że musi nasz młody Eddie przejść trzy próby i z tego będzie mnóstwo żart, Próba odwagi, mądrości i wiedzy, coś w tym rodzaju. No i oczywiście dzięki temu możemy zrzucać żartami, ponieważ musi on poznać historię Zamundy Uczy się. Ten się tak nazywał, wiecie mamy żarty, on się nazywał Joffe Joffer, Juffy Joffer, Joffe Joffer. Gender Joffer, wiecie, żeby, bo to są zabawne słowa, i jeżeli Eddie Murphy wymawia je w zabawny sposób, to my się śmiejemy. I uwaga, uwaga, tutaj po raz kolejny nasz młody chłopak z Queens myśli sobie: Kurczę, ja nie jestem w stanie tego zapamiętać, to jak ja będę mówił, no wiecie, i jakiego on między innymi żartu używa, wiedzą, że to jest Jobby Joffer. On mówi: Jumping Jack Joffer. Wy teraz siedzicie cicho i myślicie o co chodzi. Otóż jest to odniesienie do filmu z 1990 roku, z Whoopi Goldberg, Jumping Jack Flash. I jest to film oczywiście znany czarnej społeczności i który na pewno 20-latek, w może tu 30-latek powiedzmy, oglądał, jarał się i uważa, że w 2021 roku on będzie rzucał jako typowy żart, który wychodzi od niego. To tak cudownie pokazuje, w jaki sposób budowany był scenariusz tego filmu. To, co bawi. Prawie 60-letniego Ediego Murphy'ego i prawie 60-letniego Arsenio Hola, to kręcimy. Nie myślimy w ogóle, że widzowie nie muszą mieć 60 na karku. Zatem nasz młody Eddie się uczy, ma treningi, ćwiczy walki, wiecie, no staje się księciem. Dostajemy takie, taki montażyk i dostaje dziewczynę, która jest jego royal groomerem, czyli takim bar barberem jego, która od razu wchodzisz, on od razu ma scenę, gdzie zostaje przepchnięty do tyłu i patrzy w jej piękne cycki, kamera idzie z góry. No piękny piersi, zgadzam się, ja też pewnie bym tak spojrzał, ale jako, że ona traktuje go Fajnie, to, my odra... to jest jedyna postać, która go traktuje fajnie w tym całym filmie. Zatem od razu z mojej perspektywy, aha, to będzie jego love interest. I nie uwierzycie, to jest jego love interest. I nagle dowiadujemy się, że on musi zrobić ekspozycję. Zawsze chciałem coś udowodnić. Zawsze chciałem po prostu pracować, być, pokazać, że potrafię coś. Wierzyłem, że mam ojca księcia i tak o Jezus Maria, ekspozycja w tej 50 minucie żebyśmy uwierzyli, że nasz młody Eddie, on ma jakieś imię Lavel bodajże, nieważne jest postacią pozytywną, żebyśmy mu kibicowali, ale ja nie mam po co mu kibicować szczególnie gdy on to mówi, zaraz po tym jak, eee, fytki, i po tym jak on po prostu, trzy dziewczyny mi, mi, mi wacka myły nie? uwierzysz, wacka mi myły no, ludzie, trzeba zrobić jakąś równowagę żeby, chociaż trochę komedia działała, komedia nie działa. Jeżeli ty nie utosz się chociaż troszeczkę z którąkolwiek z postaci. Na przykład, gdy Eddie Murphy w pierwszej części dostał zadanie mycia podłogi i on z taką radością mył tą podłogę, to było fajne. Gdy on przypadkiem praktycznie uratował przed Samuelem L. Jacksonem swoją drogą, który był wtedy przestępcą, ten McDonald, to naprawdę działało jako żart. To, że on był wyrwany z tego świata, ale był w miarę czysty w miarę czysty. On wierzył w czystość tych ludzi nie wierzył, że zostanie okradziony i tak dalej. Mieliśmy dużo żartów z tego, że biedna dzielnica i Kradną na każdym kroku. Okej, okay, ale my lubiliśmy Ediego w tej roli. A tutaj nie bardzo mamy kogo lubić. Zatem nasz młody Eddie musi też dowiedzieć się o tym, co robił stary Eddie. Żebyśmy mogli zrobić, uwaga, retrospektywę, a dokładniej flashback do pierwszego filmu, gdzie dostajemy sceny, 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 to nie trwa 10 minut, może 7 minut, nie wiadomo po co, powtórki z pierwszego filmu razem z żartami, byśmy mogli przypomnieć sobie, aha, to jest sequel i byśmy mogli zrobić motywację. Ty, młody Eddie, też musisz przejść taką drogę jak stary Eddie. I nagle nasz młody Eddie przyciąga swojego wujka, tak, tego wujka, który zmuszał go do pracy nielegalnej. Tego samego wujka, który nie wiedział, kiedy on ma urodziny, bo miał to w dupie, ale teraz przylatuje i będzie uczył, jak być nowym rodzajem księcia. Czyli chodzić jak Alfons, wow, ha ha, mówić do wszystkich, ho! I on mówi, w tym momencie mamy żart, że Eddie jako król mówi do swojej żony: Hej, ho! Tak, haha, ha, hej dziwko, Ej, dobry żart, nie? No bo wiesz, w Queens facet 30-letni, który próbuje być dojrzały i próbuje mieć swoją pracę, mówi do wszystkich perdziwka, nie no, nie no, ja się śmieję i boki zrywam, bo czarni to w ogóle cały czas, każdy czarny do każdego, mówi hej dziwko, hej dziwko, hej dziwko, no dzień dobry panie producencie dziwko, no kurna, no żart, że boki zrywać. Ale Tracy Morgan pojawia się w tym filmie tak, żeby dodatkowe żarty robić. Zatem, gdy on się pojawia i, prawda, on będzie tu pomagał, to zaczyna się kłócić z Arsenio Hallem i mówi do Arsenio Hola, jesteś Bensonem. A on, co? Powtarza. Jesteś Bensonem. Ale o mówi: pojawił. Tak, ty jesteś Bensonem. Cisza jest, wiecie, to jest ten moment, w którym my jako widzowie mamy się śmiać. I ja się mogę teraz założyć: nikt, absolutnie nikt z was nie rozumie tego żartu. Otóż ten żart odwołuje się do serialu. Z lat 70., to skończył się w 80. i potem był, był spin-off z 80. do chyba 84., gdzie był czarny służący, który nazywał się Benson. I to jest cały żart, bo wiecie, młoda, czarna społeczność, ona będzie od razu kojarzyć i trzeba to trzy razy powtórzyć. Gdyby to chociaż był Jeffrey z Prince of Bel-Air, to to już byłoby, ojeju, nie odwołujemy się do lat 70., tylko do 80. i 90., ale nie, to będzie. Nawet gdyby to było ty Forrest Whitaker z filmu Butler, gdzie on grał służącego, który służył amerykańskim prezydentom. To jest lat 2014. Gdyby to było, ty uboga wersja Forresta Whitakera z Butlera, to to byłby żart, który by już lepiej zadziałał niż Jor Benson. Co? Benson! co? Benson! Wiecie, bo im bardziej powtarzasz słowo, tym lepszy jest efekt komediowy. Tak jak wcześniej jesteś bękartem, a? Bękartem, ha? Bękartem. Tak, wiem, jestem bękartem. Dziękuję. Śmiejemy się. To niesamowite, że my już tyle czasu na ten film poświęciliśmy, ale postanowiłem zrobić taką analizę. Zatem lecimy dalej. Mówiłem o tym, że musi przejść próby, żeby stać się księciem, prawda? I musi mieć swoją scenę, gdzie opowiada tej swojej pani, która zajmuje się jego włosami. O, nikt mnie nie szanuje! Okej, okay, rozumiem, olewam totalnie, ale jednym z jego zadań jest to, że musi odciąć um, ten wąsiki od wielkiego lwa lwa, nie będę narzekał na to, i nagle trzeba mu pomagać najstarsza córka jego bez powodu, tylko dlatego, że scenariusz tak nakazuje. I znowu, ja się cieszę, że się pojawia Kiki Leyen i tyle, bo jest przepiękna, przecudowna, przegenialna, modlę się do niej, ale uwaga, uwaga, jaki tutaj dostajemy? Um, piękny żart, ponieważ on podchodzi do lwa, lew sobie leży, lew sobie leży i chrapie. Podchodzi ten chłopak, i nagle nadepnął gałązkę, lew się budzi, patrzy na niego, pff, i się spierdział.

No i raczej, dobra, wziął, uciął te wąsiki, potem miał kolejną próbę, gdzie musiał włożyć prącie i zostało ono obrzezane przez starego arseniochola ale to tylko była sztuczka, bo został obrzezany kawałek ogórka, ha, 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 i mieliśmy żart z tego, że na pletek Ediego jest taki, a innych króliów jest taki. Ha, ha, ha Jezu, Jezu, big dick joke, jej. Dobrze, w każdym razie przeszedł wszystkie próby i teraz może się hajtnąć z turką Westleya Snipesa, która zresztą oczarowała go na scenie już na, na wejściu, przepięknie. Pięknie zatańczyła, w ogóle pokazała się ciało takie, że... O! Nie wiem, to pewnie może jest jakaś piosenkarka. Nie sprawdziłem nawet w IMDB. Ale... I on nagle ma wątpliwości, ponieważ zaczyna się zakochiwać w dziewczynie, która jest jego barberką. You didn't see that Jednocześnie oczywiście musimy też mieć to, że mimo tego, że te rodziny się nie lubiły, to teraz już się lubią, czyli żona Ediego lubi się z jego byłą gwałcicielką, czyli Tracy Morgan lubi się z Arsenio Hallem, wiecie, wszyscy nagle się, can we all just get along, nie ma żadnej motywacji ku temu, w sensie nie jest tak, że pokazana jest jakaś scena, gdzie ktoś komuś pomaga i a, to ty jednak jesteś fajnym facetem, nie, po prostu nie lubimy, nie lubimy, nie lubimy, 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 lubimy. Super pisanie, ale dochodzi do imprezy, tam mamy tą piękną księżniczkę, i tak, a i się bawić. No i oni idą się bawić, i w tym momencie, uwaga, jest. 88 rok mieliśmy ten debilny żart z tego, że e, księżniczka dla Ediego Murphy'ego robiła dokładnie to, co on nie powiedział. On nie powiedział skacz na jednej nodze i szczekaj jak pies, i ona tak robiła. Co więcej, nawiązanie do tego jest w tym sequelu na samym początku, że to jest siostra Wesleya Snajewca, która wciąż ma problem psychiczny, właśnie przez to, co zrobił jej e, Eddie Murphy. Więc myślałam, okej, okay, Nawiązaliśmy do tego, to już możemy to olać, ale nie! 2021 rok córka Wesleya Snipes'a zachowuje się dokładnie tak samo i gdy nasz młody Eddie mówi do niej, słuchaj, co chcesz robić? To, co ty chcesz robić. A jakie jest twoje marzenie? Tak, jakie jest twoje marzenie? Zostań tu. Dobrze, zostanę i nie ruszę się. Ta sama dziewczyna, która przedtem tańczyła seksualnie i w ogóle była taka wyzwolona i tak dalej, nagle wpada w ten trop i ty mówisz tak, nie, cokolwiek gdybyście zrobili. No nie wiem, że jest zarozumiała, że jest głupia, że jest superinteligentna, że nie jara się tym, co on... Cokolwiek byłoby lepsze niż ten żart. E, przepraszam. jard Jak się jednak domyślacie, teraz jest moment na tak zwane misunderstanding w każdej komedii romantycznej tak jest, czyli on musi coś podsłuchać albo usłyszeć niepełną część rozmowy. Zmieni zdanie, więc słyszy, gdy Wesley mówi, ale ty jesteś sprytnym, złym człowiekiem. Eddie myśli, a, Eddie jest jednak złym człowiekiem. No to ja kradnę swój odrzutowiec, kradnę odrzutowiec z mamusią i ze swoim wujeczkiem, i pewnie ze złotem i diamentami. Uciekamy do Queens, bierzemy tą panią barberkę i tam się hajtniemy. No i Eddie wtedy musi przemyśleć sobie I nagle mamy 80. -tą -tą minutę filmu, i nagle on ciągle tam myśli, gada, i tak dalej. Nagle dostajemy przypadkowo minikę. A co by zrobiła Twoja mama? O, o, o. Oczywiście jest tylko nawiązanie do niej No i Eddie mówi O Jezu, muszę zatrzymać ten ślub I też leci Leci za nim Leci do Queens Oczywiście kolejna scena W tym idiotycznym, e, malutkim barbershopie Gdzie mamy starych aktorów Eddie biegnie Próbuje złapać Uwaga, próbuje złapać Ubera A właściwie lifta w tym momencie I jest żart, że on nie wie jak to zrobić Bo on zatrzymuje auto A ktoś mówi No ale no musisz mnie tutaj na aplikacji odhaczyć o, I koniec żartu No się śmialiśmy Ponieważ okazuje się, że nasz młody Eddie poznał jedną dziewczynę, z którą miał się hajtnąć po tygodniu i po tygodniu nie chciał się z nią hajtnąć, ale poznał drugą dziewczynę i po tygodniu chciał się z nią hajtnąć. Więc oni są w kościele, w kościele, którym nagle wraca szowinistyczny, seksistowski ksiądz, czy też proboszcz, czy cokolwiek, kaznodzieja z pierwszej części, grany przez Arsenio Choles, jest obrzydliwy i w takim właśnie kontekście mają się hajtnąć. Jaka cudowna parka wpada, Eddie, który Przyleciał tylko po to, żeby zatrzymać, żeby powstrzymać swojego syna przed zrobieniem głupoty. On przybiegł, ua! I młody Edi mówi: Nie, ja zrobię po swojemu. A stary Edi mówi: No dobra, to się hajtajcie. Okej. Okay. Ale oczywiście nasza najmądrzejsza postać w filmie, czyli pani Barberka, mówi, no to nie do końca jest fajne. Ja znaczy, ja cię kocham przez tydzień, ale no może nie, to nie jest najlepszy kontekst. I w tym momencie, kiedy mówi, no nie, 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 to chodźcie ze mną, zrobimy największy ślub na świecie w Zamundi, w ogóle wow! I tak. Okej, okay, okej, okay, dobrze. I już myślimy sobie, to już jest prawie koniec filmu, i możemy iść do domu. Ale nie, musimy się dostać lekcje feminizmu z perspektywy starych dziadów myślących o feminizmie, ponieważ wpada nasz Wesley Snipes bandą takich, wiecie, o, przestępców, jego armią, i tutaj są tylko, niestety, całego kraju bronią tylko trzy córki Ediego. I jedna oczywiście, Kiki Layen, kopie dupę, tu jednego, drugiego, trzeciego, załatwia, potem leje, e, leje Wesleya Snipesa, dwie siostry pomagają i wszyscy kopią dupę wszystkim, tak naprawdę, nadstawia kije nad Wesleyem Snipesem, tak i to, pogadamy o polityce, czy będzie zachowywał się jak debil? On tak, dobra, to ja słucham. I nie ma nic więcej, mamy czarny ekran, wraca Eddie i mamy nagle ceremonię, gdzie jest przedstawiany młodziutki książę, młody Eddie i ta jego nowa dziewczyna w pięknej sukni. Nagle okazuje się, że Wesley dogadał się z córką Ediego i nagle otworzyły się stosunki dyplomatyczne, drogi, kapitalizm ruszył całą parą. My tak... ok okej. Co więcej, Wesley mówi, dziękuję, że wyzwoliłeś moją siostrę z jakiegoś zaklęcia, bo siostra już nie skacze na jednej nodze i nie szczeka, chociaż czasem poszczekuje i ten co? Dostaniemy jeszcze Ediego, który musi powiedzieć córeczce, słuchaj, córeczko, zrobiłem rozporządzenie jako król, absolutny władca, że wiesz, że ty też możesz zostać królową. What? What a twist! What a twist! Nauczyliśmy się. On zresztą mówi, Edi, wybacz staremu piernikowi za jego błędy, i tak dalej. I to jest troszeczkę tak, jak Edi prosiłby, widownię. wybaczcie mi, młodzi widzowie, ja się już nie zmienię. Ja nie zrobię dobrego filmu, ponieważ ja nie mam na tyle. Dystansu do siebie, by pozwolić młodym aktorom, młodym scenarzystom, młodym reżyserom pobawić się moją konwencją. Tak jak zrobili banda dwóch 50-latków Martin Lawrence i Will Smith, bawiąc się konwencją Bad Boys for Life. Da się, da się, ale to nie jest ostatni żart w tym filmie. Why? Zanim jednak do przejdę, warto zauważyć, że ten nasz Wesley Snipes nazywa się Easy. Easy, czyli nawiązanie do ID, I Min, czyli tego kolecia król Szkocji, kojarzycie tego mordercę, zbrodniarza wojennego Kośa, który miał armię dziecięcych żołnierzy, który uwielbiał udawać, że jest Szkotem mi chodził w tej szkockiej, szkockim kilcie. I oczywiście. Wesley Znajp chodzi w szkockim kilcie i mamy scenę, gdzie on opowiada dzieciom o morderstwach, dzieci, dzieci żołnierze bawią się kałasznikowami, bawią się z e, wirusami i tak dalej, więc jest ohydnym człowiekiem, ale na końcu zostaje e, dobrym sąsiadem za mundy, bo tak, okej. Okay. Okej, okay, tak tylko chciałem przypomnieć, że jego postać jest pisana tylko po to, żebyśmy mieli żarty sketchowe, a nie żeby jako całość to jakkolwiek działało. Ale mamy zaślubiny i będzie, będzie wielki koncert, więc nagle na wielkim koncercie przylecieli wszyscy ludzie, czyli mamy postacie z tego małego barbershopu, mamy wszystkie postacie z Queens, wszyscy są w jednej sali, nie wiem, Morgan Freeman pewnie też gdzieś tam się pojawia i ma się pojawić wielki piosenkarz. I to ma być ostatni żart, ten najmocniejszy, domykający. Ten film. I tym najmocniejszym, domykającym ten przepiękny film, żartem jest to, że pojawia się Randy Watson. To to jest Randy Watson? Otóż to jest postać piosenkarza, którą zagrał Eddie Murphy w wersji z 1988 roku. I on z nią teraz wraca, tylko więcej zmarłżek i śpiewa piosenkę jakąś głupiutką. I my się mamy cieszyć. Książe w Nowym Jorku 2 Coming to America nie musiał być beznadziejnym filmem. Mogliśmy wyśmiać to, co nie działa już w Wersji 88. Mogliśmy pobawić się stereotypami i zrobić to troszeczkę, ja wiem, że go jak czarna pantera. Zamunda nie musiała być żenująco zacofanym, idiotycznym krajem, mogła być dużo mądrzejsza od Stanów. Co więcej, mogliśmy za zabawić się stereotypem Queens, mogliśmy główną bohaterką uczynić kobietę i Ediego. I dałoby radę, ale nie. Musi być syn, musi być żarty starego Ediego, ale czemu w taki sposób? Czemu kosztem nas, widzów, i kosztem tego, że ja uwielbiam Eddie'ego Murphy'ego. Trzymałem za niego kciuki przy Dreamers, żeby dostał swojego jedynego Oscara, a tak naprawdę broniłem kiedyś Norbita nawet. A dostaję non stop po twarzy od niego i tak bardzo nie chcę, żeby on wrócił ze stand-upem, bo po prostu on już nie ma nic do powiedzenia na temat świata. On się zatrzymał w pewnym momencie i komik, który się zatrzymuje, przestaje działać. To samo dotyczy Jerry'ego Seinfelda, posłuchajcie jego nowych rzeczy. One nie są dobrymi komentarzami na temat tego, co nas dotyczy. I to jest też komentarz do nas. Możliwe, że to, co ja mówię, za 5-10 lat będzie o by rozbić. I ja będę po prostu już tak oderwany od tego, co się dzieje w kawałku rzeczywistości, że będę totalnie starym dziadem. Może już jestem totalnie starym dziadem. I to jest coś, co powinniśmy sami sobie uświadamiać, i albo próbować się nauczyć, otwierać na coś nowego, albo przyznać się do swojej porażki, lub powiedzieć pomóż mi człowieku młodszy. I tego zabrakło tutaj, żeby Eddie, jego ego pozwoliło mu zagrać rolę taką, jak ktoś mądrzejszy, zabawniejszy mu napisze. Hey, what you doing right here? Tyle zatem z mojej strony. To wyszedł bardzo długi esej, a nie recenzja, ale czasem taki filmowy esej to jedyne, co mogę zrobić, by skomentować nieśmieszną komedię. Dziękuję Wam zatem za obejrzenie, zapraszam do kolejnych materiałów, zapraszam do podzielenia się opiniami na temat Coming to America i widzimy się następnym razem tutaj na Brodach z Kosmosu. Na razie.